Nie przyjechałem tu, by wypominać, ale by modlić się, mówił prezydent Andrzej Duda, przebywający dziś z wizytą na Wołyniu, gdzie w latach 1943 i 1944 ginęli polscy obywatele z rąk ukraińskich nacjonalistów UPA-OUN. Zginęło wtedy prawie 100 tysięcy Polaków. Prezydent podkreślił, że ważne jest to, by o tym pamiętać, ale by cały czas budować dobre relacje z Ukrainą, relacje oparte o prawdę. Mówił także, że ważne, by tutaj, gdzie są bezimienne mogiły upamiętniające Polaków pomordowanych w tamtych latach, by były to imienne mogiły, by można było przeprowadzić odpowiednie badania, zidentyfikować ofiary, tak by ich rodziny mogły tutaj przyjechać, zapalić lampkę i uronić łzę, mówił prezydent Andrzej Duda. To straszna karta w historii obu naszych narodów, polskiego i ukraińskiego, naznaczona bólem, cierpieniem, wzajemnymi głębokimi urazami. Potem następstwem tego były z kolei polskie akcje odwetowe, w których ginęli zwykli ludzie, zwykli Ukraińcy, zwykli rolnicy z drugiej strony, z drugiego narodu. Rażąca jest jedynie dysproporcja. Około 100 tysięcy Polaków, około 5 tysięcy Ukraińców. Chciałbym, żeby każdy z tych Polaków, którzy kiedyś zostali zamordowani i leżą w tej ziemi, odzyskał swoje imię i nazwisko, żeby był oznaczony w miejscu, w którym spoczywa, żeby rodzina mogła przyjechać, mogła złożyć kwiaty, mogła się pomodlić, mogła zapalić znicz. Chciałbym, żeby władze Ukrainy na to pozwoliły. Chciałbym, żeby Instytut Pamięci Narodowej, chciałbym, żeby inne instytucje odpowiedzialne w tym zakresie mogły przeprowadzić stosowne prace, aby można było sprawdzić nie tylko w archiwach, ale aby można było to także w sensie fizycznym ustalić. To jest moja wielka prośba. Tutaj nie było dzisiaj przedstawicieli ukraińskich władz. Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko przebywał z kolei w Sachrzyniu na Lubelszczyźnie, gdzie w 1944 roku zginęli z rąk Polaków Ukraińcy. Prezydent mówił, że o tej trudnej historii należy pamiętać, ale mimo wszystko budować dobre relacje z Ukrainą i Polska cały czas będzie wspierała Ukrainę w walkę o niepodległość, a także cały czas Ukraińcy są mile widziani w Polsce, zarówno ci przybywający w celach turystycznych, jak i zarobkowych. Z Wołynia Magdalena Bałkowiec, Telewizja Republika.